No i ten czas leci, drodzy Państwo, bardzo szybko, bowiem to już ostatnie kwietniowe nasze filmowe spotkanie. Rafał Mościcki, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Jesteśmy przed majówką, to tak sobie pomyślałem, że po repertuarze, który mieliśmy chociażby związanym z kinem Konesera, z filmami ambitnymi, to żebyśmy porozmawiali o kinie familijnym. Zresztą pamiętam, parę tygodni temu rozmawialiśmy za dużym na bajki, a myślę, że film, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, czyli Mój pies Artur, chyba idealnie wpisuje się w taką majówkę, bo dla wielu z nas majówka to jest też czasem takim czasem przygody, prawda? I ten film też jest iście przygodowym kinem, gdzie znów jedną z głównych ról odgrywa pies, a wiemy, że pies z kinem związany jest od jego zarania. Jest nawet w tytule. Tak. Więc myślę, że taki chyba idealny tytuł na takie majówkowe spotkanie, które przed nami. Tak, mowa o filmie Mój pies Artur. Myślę, że to jest o tyle takie fajne kino, bo tak na dobrą sprawę od najmłodszych lat się chyba wszyscy, chyba dziadkowie, rodzice i dzieciaki otrzaskały z tym, że w tym kinie pojawia się ten pies jako ten przyjaciel, który wybiera człowieka, tęskni za nim. Począwszy od Hachiko, Lesiego, czy Lampo, psie, który jeździł koleją, który niedawno gościł na ekranach, to zawsze ten pies wybiera sobie kogoś, kto jest takim szczególnym dla niego przyjacielem. Tutaj sceneria jest niesamowita, bo mamy 700 kilometrów, tak. Przygodowy rajd, rower, kajak, bieganie. Tak, bo to fajny pomysł w ogóle na scenariusz, prawda? Dominikana. Tak naprawdę Mark Wahlberg gra człowieka, który się nazywa notabene Michael Lights, czyli świetlisty Michael. Nagle razem z kompanami pokonuje te mistrzostwa świata w tej przygodówce i dołącza do nich pies, właśnie, Artur, który no staje się ich kompanem, staje się kimś, kto jak gdyby dostarcza nam tych wzruszeń, dostarcza nam tych emocji. Myślę, że to jest to, czego kino najbardziej potrzebuje i myślę, że to jest to znowu zaproszenie do tego, żeby pójść do kina razem, rodzinami. Tak. Majówka to jest czas, kiedy nie należy, że tak powiem, się zastanawiać, jak jest kiepska pogoda, to nie trać czasu, iść do kina, bo to jest najważniejsza, że tak powiem, z możliwości, która pozwala nam się odprężyć. Nie? I myślę, że tego jest bardzo dużo, bo z tego, co wiemy, wchodzi Kicia Kocia dla najmłodszych, czyli jak ktoś ma, że zastanawia się, czy można pójść z najmłodszymi, no to można pójść na Kicie Kocie, chyba ostatni odcinek, czwarty sezon. Więc tak, to też jest swoisty fenomen, tak już nieco odbiegając, no, prawda, tak. Od filmu, o którym dzisiaj opowiadamy. Także tutaj to jest, ten kierunek kino jest bardzo dobry i jak gdyby kino się przyzwyczaiło do tego, że rodziny chodzą do kina. I to jest, myślę, że to jest dobra rzecz. I na majówkę nie wysyłajmy dzieci samotnie do kina. Idźmy razem z nimi, bo naprawdę będziemy mieli niesamowitą frajdę. No właśnie, wracając do tego, o czym mówisz, że to zwierzę na ekranie pojawiało się w ostatnich latach bardzo często, bo oprócz psa pojawiał się przecież dziki kot. Bo już nie mówię w ogóle o fabularyzacji Króla Lwa, ale tych filmów przygodowych, do Księgi Dżungli włącznie, tak, prawda? Film ukraiński, Tygrysu, Wilk, Wiki jej sekret. To są te filmy, które podbijają serca widzów. Te zwierzątka się pojawiają tam nie bez powodu i no, a potem mamy no, całą serię, całą gamę też nawet ambitnych reżyserów, którzy wykorzystują te zwierzęce postaci. Nie? Ja pamiętam jak dziś, no, u Jarmusza w filmie Ghost Dog, Droga Samuraja, pojawia się ten pies, który po prostu jest takim bohaterem drugiego planu, a jednocześnie jest takim narratorem, oddaje te emocje. I myślę, że można byłoby tutaj naprawdę wiele filmów wyciągnąć, gdzie ten czworonożny przyjaciel się pojawia. I to jest bardzo dobra sprawa, bo to przeważnie nie są psy rasowe. To są psy, które możemy też zaadoptować, przyjąć ze stroniska. Myślę, że to jest też taka furtka dla nas, żeby otworzyć serce na zwierzaka w domu, bo może po takim filmie przyjdzie czas, żeby pomyśleć, że czas na zwierzątko w domu. Nie stało się zabawką. Ja wiem, jak to jest, prawda? Bo mamy w Meduzie dom tymczasowy dla kotów i te koty właśnie same sobie wybierają tych właścicieli. Myślę, że warto się przyjrzeć temu właśnie z tej perspektywy, no ale też myślę, że tam się dużo dzieje relacji rodzinnych, bo ta rodzina jest w rozłące, bo ktoś tam biegnie, jeździ na kajaku i tak dalej i przekazuje te relacje swojej rodzinie, a jednocześnie pojawia się ten pies, tak ukochany przez dzieci, które czasami proszą rodziców. Myślę, że nie jeden rodzic słyszy od swoich dzieci: mamo, kiedy będziemy mieli psa? I zaczyna się koncert alergii i różnych innych rzeczy. Jak już te argumenty nie działają,
to naprawdę trzeba pomyśleć o tym, czy naprawdę ten przyjaciel zwierzęcy nie jest dobry. No i kino może być taką inspiracją do tego, żeby zobaczyć, jak to jest. Z całą pewnością tak. Wracając natomiast do tego, z czym się musieli twórcy filmu zmierzyć, bo tu powiedziałeś, ta przygoda rzeczywiście jest niesamowita. Widoki to jest jedna piękna sprawa, no ale też realizacyjnie jest to niezwykle trudne, kiedy na planie pojawia się zwierzę i trzeba no, część tych zdjęć gdzieś tam kręcić, no też poza studiem. Wiemy, że większość oczywiście jest studyjna. Już tak zdradzając oczywiście Państwu trochę kulisy tego. Niemniej jednak to też jest zawsze dla realizatorów bardzo trudne wyzwanie. No i to jest trudne dla tych opiekunów zwierząt i czasami, często, gęsto kino jest tak magiczne, że może nas trochę zmylić, nie? Bo samego Szalika grało parę psów. W Opsie, który jeździ koleją, też było parę psów. Nie wiemy, czy tutaj się pojawiło, to można się dogrzebać, jak ktoś będzie już potem chciał się dowiedzieć, ilu tutaj Arturów się pojawiło. I czy Artur był Arturem, czy był też na przykład Suczką, nie? Bo to też jest czasami tak, że osoby pracujące ze zwierzętami, ale też myślę, że w Hollywood to już jest specyficzna sytuacja, gałąź, tam już jest naprawdę to bardzo mocno zaawansowane. I to się też tak dzieje, że tak jak mamy konsultantów do różnych spraw, no to mamy tego opiekuna i myślę, że w napisach znajdziemy całą siatkę ludzi odpowiedzialnych za te psie wybryki. Mark Wahlberg lubi też zwierzęta, miał swojego Teda. No tak. No ale to nieco inne zwierzątko z nieco innej bajki. Niemniej jednak no, też taka gwiazda zatrudniona do filmu, to też jest, myślę, jego atut. No tak, to daje mu też jak gdyby taką przestrzeń do grania trochę inaczej. Myślę, że to jest też niesamowite, bo granie w studiu czasami z wirtualną postacią, z wirtualnym zwierzątkiem. Myślę, że Ted był taką postacią, do której grało się do ściany tak naprawdę, nie? A tutaj jednak mamy kogoś, kogo można pogłaskać, kogoś, kto się może z nami zaprzyjaźnić, w najzwyczajniejszym świecie też na planie, więc i myślę, że to jest wyczuwalne, ta chemia jest wyczuwalna. Tak, jest, to prawda. No a teraz mamy nadzieję, że Państwo też poczują smak emocji, dlatego że przed nami pytanie konkursowe, jak zwykle, przedstawiane przez naszego gościa, a nagrody jak zwykle czekają, więc proszę się teraz skupić, a pytanie brzmi... No pytanie jest bardzo proste, bo troszeczkę pogrzebmy sobie w tych sytuacjach z psami, bo myśmy wymienili parę filmów, ale może któryś przez nas niewymieniony film Państwu zapadł w pamięć. No chodzi nam o podanie filmu, w którym pojawia się psi bohater i najlepiej podać jego imię, bo to będzie też znaczące dla nas. Będziemy wiedzieli, że Państwo zapamiętujecie te postaci, zwłaszcza zwierzęce, które są w tych filmach. To takie iście majówkowe pytanie dla Państwa, bo zależy nam na tym, by Państwo się bawili z nami też doskonale przy realizacji tego programu. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Jak zwykle dwie pierwsze poprawne odpowiedzi honorujemy wejściówkami i nagrodami, upominkami od sieci Kin Helios. Zapraszamy. I tak jak powiedziałeś, to jest nie jedyny tytuł taki iście majówkowy. Czy to już oznacza, że to jest początek też sezonu, bo wiemy, że zwykle zbliżając się do wakacji, no bo tu już jednak już jest maj, też w repertuarach kin pojawiają się te produkcje takie typowo przygodowe. No i myślę, że teraz, kiedy ten wysyp filmów jest coraz większy, to też do lata będziemy świadkami paru takich na pewno filmów. No, to w ogóle się będzie działo, bo znowu wybuchają nam festiwale, jak grzyby po deszczu. Millennium Dog Against Gravity, w krakowski festiwal filmowy, to w Polsce, ale festiwal w Cannes. I to są te, już po COVID-zie, te maszyny, które już jak gdyby zwiastują to, że w kinie idzie prawdziwa wiosna, a w zasadzie zbliża się lato. I przypomnę, że zeszłe lato to hity Barbie, Oppenheimer I myślę, że ten rytm kina obecnego staje się bardzo ważny, to te filmy czekają. I to jest, myślę, że to jest bardzo fajna tendencja i już nie można mówić o tym, że to jest taki jałowy okres w historii, w kinowej dystrybucji, że tutaj już nikt nie idzie do tego kina. Wręcz przeciwnie, ta tendencja się nam odwraca. No tak, bo zawsze na zbliżający się Dzień Dziecka, bo przecież do 1 czerwca już też niedaleko, wiemy, że wtedy robi się ta kwiecistość też tak. tych tytułów. No a drodzy Państwo, my teraz zapraszamy obaj, myślę, z wielką przyjemnością na tę przygodę, jaką jest Mój pies Artur, bo o tym filmie mówiliśmy. Chyba to jest na taki, tak jak powiedziałeś, pewniak rodzinny. Na który pewniak rodzinny i zapraszam wszystkich, żeby każdy zebrał całą swoją rodzinę, idźcie razem oglądać ten film, bo potem będziecie mieli o czym rozmawiać, co przeżywać. No i będziecie mogli odpowiadać na te pytania trudne. Mamo, tato, czy będziemy mieli psa? Drodzy Państwo, zostawiamy Państwa zatem z wyborem albo momentem wyjścia na film Mój pies Artur. Przypomnę,
już na ekranach sieci kin Helios ten film, więc znajdźcie sobie czas, żeby też do tego waszego repertuaru kinowego również i włączyć ten obraz. Rafał Mościcki, dziękuję bardzo za to spotkanie, a my zapraszamy Państwa już na pierwsze spotkanie po majówce.